Robert Motyka wraca do syna w DDTVN. Robert Motyka to kabareciarz, który zyskał popularność dzięki występom w słynnej grupie Paranienormalni. Wraz z Igorem Kwiatkowskim bawili publiczność swoim poczuciem humoru po rozpadzie grupy. Motyka świetnie radzi sobie w show biznesie. Ostatnio wystąpił w bijącym rekordy formacie LOL. Kto się śmieje ostatni w użyciu prywatnym? Robert Motyka przeszedł bardzo trudne chwile. 2 lata temu jego dorosły już syn uległ tragicznemu wypadkowi. Lekarze przygotowywali rodzinę na najgorsze. Bardzo tragiczny, na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Na początku wyglądało to bardzo źle. Więc tak naprawdę walczyliśmy o jego życie przez 8 dni, kiedy się wybudził ze spiaczki. Okazało się, że jednak przeżyje, to był dla mnie i dla mojej żony ogromny wstrząs, który spowodował, że kompletnie inaczej patrzę na świat, na siebie, od tamtej pory. Bo to wydarzyło się rok temu, kocham wszystkich, lubię ich przytulać, mówił kabareciarz w programie Po Mesku. Choć wszystko skończyło się dobrze, to trauma tamtych chwil głęboko tkwi w artyście. W piątek 5 maja Robert Motyka był gościem śniadaniowego programu TVN. Wrócił pamięcią do momentu, gdy dostał telefon o wypadku. To jak relacjonował swoje uczucia w tamtym czasie, wyciska LZY. Jest 2 maja i o godzinie 5:00 dostajemy telefon, że nasz syn wypadł z 5 piętra. Dostajemy telefon od jego dziewczyny, że był wypadek, że on wyleciał chwilę później. Jesteśmy w aucie, jedziemy do szpitala. Po drodze 3 razy zatrzymuje auto, żeby zwymiotować. Jesteśmy w środku pandemii. Wiec oczywiście nie wpuszczają nas do szpitala, na SOR wchodzi tylko moja żona. Przecinek stoję za szyba, patrzę na to i widzę, że lekarz kraci głowa. Moja żona mdleje. Ktoś ją podnosi. Później mówi, że oni go nie uratuje, że próbuje coś zrobić. Wchodzę na ten OIOM. Patrzę na mojego syna, który nie przypomina mojego dzieciaka, relacjonował kabareciarz. Robert Motyka wspominał, że przez kolejne dni praktycznie zamieszkali z żoną w szpitalu. Kiedy zdarzało się im być w domu, kabareciarz bał się każdego dzwonka telefonu. Obawiał się, że będzie to telefon z tragicznymi informacjami. Tak się nie stało. Dzisiaj Robert Motyka zupełnie inaczej patrzy na życie. Docenia każdą chwilę z rodziną. Zdał sobie sprawę, że powinien był spędzać więcej czasu z bliskimi. Z uwagi na nietypową pracę komik rzadko bywał w domu, przez co nie mógł być na bieżąco ze sprawami dorastającego syna. Robert dziś wie, jak cenna jest relacja z dziećmi, dlatego nie zamierza powtarzać tego bladu w relacji z młodszą córką Hanna.